Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj taki nietypowy pendrive, a w zasadzie wersja Fit Ultra Slim. Produkt firmy Samsung, jednego z największych, jeżeli nie największego producenta pamięci krzemowych. Potentata z Korei. A więc dzisiaj zapraszam Was do unboxingu i speed testu z Samsunga z serii Fit Plus. Jest to flash drive w standardzie USB 3.1 o sporej pojemności 256 GB. Tekturowe opakowanie ekologiczne, do tego tylko fragmentarycznie zapakowane w plastik. To się chwali. Coraz częściej stawiamy na ekologię, na tekturowe opakowania, które nadają się do recyklingu, więc tutaj plus dla Samsunga. Ta minimalna ilość plastiku oczywiście jest konieczna z uwagi na to, żeby lepiej produkt był widoczny i lepiej mógł się sprzedawać. Logo Samsunga, informacja o tym, że zastosowanie tego pendrive'a to są rozszerzenie pamięci w laptopach, ultrabookach, w lekkich urządzeniach mobilnych, prędkość do 300 MB na sekundę. Tutaj producent zapowiada naprawdę niezłe transfery, to jest połowa standardu SATA 3, nawet ponad, jeżeli chodzi o, oczywiście jest to odczyt, tutaj nie ukrywajmy, że zapis będzie zapewne niższy. Nie ma informacji, że jest to zapis, więc domyślnie producenci informują, że jest to do 300 MB na sekundę, ale dotyczy oczywiście odczytu. Mamy informację, że jest oczywiście wstecznie kompatybilny ten napęd, czy ta pamięć ze standardu USB 2.0, ale wspiera już USB 3.1. Seria Fit Plus, czyli ta taka, podobnie jak w SanDisku, cienka seria, nazwijmy to, malutkie, miniaturowe napędy, pojemność 256 GB, na pewno występuje o pojemności ten flash, ten pendrive w pojemnościach również 128 GB. Nie wiem, czy o większych pojemnościach występuje. To może się też z czasem oczywiście zmieniać. Druga strona, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Może ja podniosę tutaj kamerę. Mamy informację o tym, że sprzęt jest wodoodporny, odporny na upadki, magnetoodporny, odporny na temperaturę i na promienie rentgenowskie. Więc taki standard już w tej chwili w urządzeniach nie tylko Samsunga, ale SanDiska, jeżeli chodzi o pamięci. Mamy informacje oczywiście w kilku językach o tej różnicy w pojemnościach. To jest standard. Ja mam tutaj, jak widzicie, sprzęt z polskiej dystrybucji. Importerem jest Samsung Electronics Europe w Niderlandach, czyli w Holandii, a producentem Samsung w Korei. Wracając jeszcze do informacji, które mamy na opakowaniu. Mamy tutaj serię, słuchajcie, to będzie dla Was może istotne. Model MUF 256AB bądź też EU, bo to jest wersja na rynek europejski, są też na inne rynki wersje. Samsung 2019 rok, wytworzone na Tajwanie, made in Taiwan. Mamy limitowaną 5-letnią gwarancję, możliwość autentyfikacji produktu, nie wiem w jaki sposób, oczywiście kompatybilność z Windowsem 10, 8, 7, Vista XP 2000, macOS 10.4 lub nowszy i Linux wersji 2.4 lub nowszej. To by było tyle, jeżeli chodzi o opakowanie. Tutaj tniemy, a więc zaraz dokonam cięcia. Zobaczymy, jak wygląda ten sprzęt w środku. A więc tniemy, tak jak producent nakazał. Ciężko to przeciąć. Gruba tektura. Słuchajcie. Co mamy w środku? Plastik.
Tak prezentuje się pendrive po rozpakowaniu, logo firmy Samsung, pojemność 256 GB i standard USB 3.1. To jest jedna strona. Z drugiej strony mamy logo Samsunga, a z trzeciej informacja o standardach europejskich. No i tutaj, słuchajcie, mamy miejsce na przywieszkę do breloka. To może nie przedłużając zbytecznie, sprawdźmy, ile ten pendrive tak naprawdę jest w stanie nam zaoferować. Słuchajcie, dysk zgłasza się jako Samsung USB, a format system plików to exFAT. Słuchajcie, wyniki jakie są, każdy widzi. Ja widzę parę zastosowań tego pendrive'a. Nie tylko rozszerzenie małej pamięci wbudowanej wewnętrznej w laptopach czy ultrabookach, gdzie często brakuje tej pojemności, ale i na przykład podłączanie tego pendrive'a do urządzeń mobilnych, do smartfonów, żeby zrzucić nadmiar danych, szczególnie jeżeli kręcimy dużo wideo w 4K, robimy dużo zdjęć, żeby oczyszczać pamięć wewnętrzną telefonu, nie bawić się w chmury, w Bluetooth czy podłączenie telefonu przez kabel, a po prostu zrzucić na pendrive'a i od razu można również podłączyć takiego pendrive'a do PC-ta, do komputera i mieć dostęp do wszystkich danych. To według mnie prędkości są całkiem, myślę, że zadowalające, jak na takie maleństwo. 300 MB odczyt, tutaj jak widzieliście parametry są zbliżone. Co do zapisu, no on jest dużo niższy, ale myślę, że również wystarczający, zwłaszcza, że wiele telefonów również ma zapis jedynie około, czy zapis w standardzie USB 2.0, a nawet jeżeli są to szybsze pamięci, to myślę, że te kilka sekund czy kilkadziesiąt sekund można dłużej poczekać, zwłaszcza, że sam pendrive się jakoś szczególnie nie grzeje, co jest jego wielką zaletą, bo na przykład produkty SanDiska, wiele produktów SanDiska, które są od wielu lat na rynku, szczególnie te starsze modele, no niestety są gorące przy dużej ilości danych, które odczytują czy zapisują szczególnie. Co do ceny, no słuchajcie, ja tutaj nabyłem ten pendrive w promocji, natomiast standardowa cena około 180-200 zł w tej chwili na, mówimy o listopadzie 2020 roku. Ona oczywiście będzie spadać, bo pamięci powinny spadać w tym roku,
ale myślę, że no, jest to spora cena. Natomiast nie ma na rynku nic o podobnej wydajności w dużo niższych cenach. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy wykorzystaliście z pendrive'ów firmy Samsung, czy korzystacie z takich maleństw, czy też nie.